mój presto, powitać się na Gali Fogo Futsal Ekstra Klasy. Jesteśmy już po. Czy są jakieś zaskoczenia? Czy w ogóle miał okazję pan śledzić Futsal Ekstra Klasę wcześniej? Tak, śledziłem w Opolu poprzez Dema na Opole. To mój klub, który jest członkiem Opolskiego Związku Piłki Nożnej i także nie tylko liga, czyli futsalowa liga Ekstraklasa gra w całej Polsce, ale także reprezentacja futsalu gościła tutaj w Opolu i osiągała sukcesy. I nie tylko w Opolu i w Nysie. No i powiem szczerze, trzeba podziękować za ten sezon, który już za nami, ale tuż puka nowy sezon i mam nadzieję coraz większe emocje, które będą piłkarze nam dawali, kibicom i działaczom, a także widzom, poprzez tą transmisję na żywo z meczów futsal Ekstraklasa. No i kibicujmy i dziękujmy za to pasjonatom futsalu, że ta kolejna gałąź piłki nożnej, nie tylko trawa, ale futsal, później piłka kobieca się coraz lepiej rozwija.